Coś trąciłem, słuchajcie, prawdopodobnie przez przypadek. Czy teraz malutka rybka była? Coś tak strączy. Żeby cokolwiek uderzyło. Przecież nie musi być to ten wielki pstrąg, co tutaj wyskoczył mi niedawno przed nosem. Przepraszam, łosoś. Może być nawet troć mała, może być cokolwiek, żeby to wzięło. A to jest chyba... To jest woda tutaj. Miejsce, wydaje mi się, dla ludzi z silną psychiką. Dla ludzi z miasta z silną psychiką. To naprawdę tutaj do wędkarzy takich, którzy nie mają cierpliwości. No każdy wędkarz powinien być cierpliwy, ale tutaj trzeba się wykazać wielką cierpliwością, bo powtarzam, jestem tu przynajmniej piąty raz w tym miejscu w tym roku. O, ale wyskoczył. Ten był naprawdę duży. Tu już była ryba konkretna. Ile ich tu musi być tutaj? Słuchajcie, to jest rzeka, taka propo. To jest rzeka, a ta zatoczka tutaj to jest taka odnoga rzeki, połączona z rzeką głęboka, do której łososie sobie wpływają, jeżeli jest niski stan wody na rzece. I one sobie tu po prostu siedzą w tej zatoczce. Tak jak mówiłem, jest tutaj do 5 metrów głębokości. Jak woda się podniesie na rzece, to one wypływają i wędrują w górę rzeki. Ale że w tym roku woda jest niska, więc jest tutaj ich sporo. No ale co z tego, jak one tu nie żerują w ogóle i... No i tyle. Próbowałem kilka razy zrobić tego łososia i jak na razie miałem tutaj jedno uderzenie. To był jeden kontakt z rybą.